No muszę powiedzieć, że wielkie widoki na przyszłość. Na przyszłość wielkie widoki, ponieważ zrozumienie jest coraz większe. Gdy głos ściąga uwagę i zaraz żona wybiegnie z łazienki nago. Nie, nie wybiegnie, żartuję. Ale może wybiec, więc trzeba uważać. A tutaj jest taka miła alternatywa. Okno. Okno na dawne czasy. Historyczne okno. Nawet można się w tym świecie poruszać. Na przykład tutaj jest taki ciekawy element. To się nazywa kompas. Kompas zawsze wskazuje północ czerwoną strzałką. Jeżeli chcemy jechać teraz na północ, to musimy spowodować, żeby się czerwona strzałka ustawiła na górze. O, nie w tą stronę, jak widać. Czyli trzeba się obrócić w tą stronę. O, teraz jedziemy prosto na północ. Na północ, prosto na północ. No, akurat w tej chwili znajdowaliśmy się w Pawłowicach, ale wiele jest takich widoków, które bardzo się przypominają za miejską przestrzeń. Nie wiem, miastową, tą, którą tam widać za oknem, bo może i chmurki takie same. I tu, i tam. Tutaj może trochę ciemniejsze, bo mniej energii je podświetla, a tam więcej, ale mniej więcej taki sam widok. Możemy nawet głowę podnieść w niebo, które się za bardzo nie rozwidni. Także to jest oczywiście kolejna próba mikrofonu. Raz. Kolejna próba mikrofonu bez udziału dzieci. Bez udziału.